Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie pośle, ale to nie jest rozmowa, tylko to jest czas na wysłuchanie. Pani komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström zapowiada, że CETA będzie traktowana jako umowa mieszana, czyli kwalifikowana jako umowa, do której stosuje się artykuł 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To tam, gdzie kompetencje Unii dzielone są z państwami członkowskimi i niezależnie od funkcjonowania procedur z artykułu 218 traktatu, potrzebne będą ratyfikacje umowy przez poszczególne parlamenty krajowe. Panie pośle, słucha pan? To bardzo proszę. Pani komisarz stwierdza później, że komisja jest przekonana, że z prawnego punktu widzenia, jeszcze raz powtórzę, z prawnego punktu widzenia porozumienie to jest umową unijną. Jednak proponuje ją do ratyfikacji jako umowę mieszaną, bo jak uzasadniała pani komisarz, Komisja Europejska chce pokazać państwom członkowskim, że to one są właścicielami tego procesu i podejmują decyzje polityczne w tej sprawie. Czy takie podejście umożliwia to, że w każdej chwili Komisja Europejska może zmienić zdanie i potraktować umowę tylko jako unijną, bo to według pani komisarz tak z prawnego punktu widzenia? Czy oznacza to, że Komisja Europejska otwarcie stosuje prawo wybiórczo i według kryteriów politycznych? Dziękuję. Bardzo dziękuję.